Dziś spotykamy się na jubileuszu 95-lecia OSP Uchorowo. Jest to dla nas bardzo ważny dzień, bo to jednak 95 lat historii dla naszych rodzin, dla rodzin też tutaj pomarłych już strażaków. Cała uroczystość zaczęła się mszą świętą w kościele naszym tutaj lokalnej kaplicy. Później przemaszerowaliśmy właśnie tutaj na miejsce głównej uroczystości, gdzie odbył się uroczysty apel. Ten rok wydaje nam się jest dla naszej wioski bardzo wyjątkowy. W styczniu nasza jednostka otrzymała nowy wóz bojowy. W lipcu, 1 lipca w naszym sołectwie odbyły się zawody gminne, pożarnicze. No a w tej chwili 2 września obchodzimy 95-lecie naszej jednostki. 95 lat OSP w Uchorowie, kolejne lecie jednej z naszych straży ochotniczych. Bardzo się cieszę, bo z tego widać, że murowana także strażami pożarnymi stoi. Strażacy są bardzo ze sobą zżyci, bo widać to po tym, że na tej uroczystości są sztandary z innych jednostek, nie tylko z naszej gminy, ale także z zewnętrznych, więc widać, że to jest jedna duża, fajna, zgrana rodzina, co bardzo nas cieszy jako mieszkańców. ...95 lat to dostojny jubileusz. Różne fazy były. To była jednostka założona kiedyś przez przodków obecnych strażaków. Jakiś czas była jednostką przy Państwowym Gospodarstwie Rolnym. Był okres też gorszy, kiedy nie było na rybku i ta jednostka była jakaś stagnacja. Natomiast chęci były, więc dzisiaj jednostka jest prężna. Ma przede wszystkim drużynę młodzieżową, a to jest najważniejsze. Podczas apelu wręczone zostały odznaczenia za wysługę lat przyznawane przez Prezydium Zarządu Miejsko-Gminnego. Są to odznaczenia typowo właśnie za wieloletnią działalność na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej. Bardzo ważnym elementem było też ślubowanie młodzieżowej drużyny pożarniczej, którą zwerbowaliśmy na początku roku. Młodzież jest naprawdę chętna, jest dużo dziewczyn. Dzisiaj złożyli ślubowanie, zostały im wręczone legitymacje, także od dzisiaj są już tak oficjalnie naszymi członkami.